kalendarzach 30 lipca, wehikuł czasu, Michał Sobkowski, witajcie. Dziś będzie mocno sportowo. W 1968 roku, 30 lipca, urodził się najbardziej utytułowany polski chodziarz, Robert Korzeniowski. Korzeniowski na trzech kolejnych olimpiadach w Atlancie, Sydney i Atenach zdobył w sumie aż 4 złota i był wielokrotnym mistrzem świata i mistrzem Europy. O ilości mistrzostw Polski nawet nie wspominam. Uważany i słusznie za jednego z najwybitniejszych polskich sportowców w historii i za jednego z najbardziej niezłomnych. W co najmniej kontrowersyjnych okolicznościach zdyskwalifikowano go za niby nieprawidłowy krok tuż przed metą igrzysk w Barcelonie w 1992. Tuż przed pewnym srebrnym medalem. Rok później, podczas Mistrzostw Świata, znów kazano mu zejść z trasy. Ale Korzeniowski się nie poddał. Prawdziwy fighter. Kto został pierwszym historycznym mistrzem świata w piłce nożnej, które zakończyły się 30 lipca 1930 roku w Urugwaju? No, Urugwaj. No nie ma to jak gościnność, prawda? W stolicy swojego kraju pokonali oni Argentynę 4-2, przegrywając 1-2 do przerwy. Dodajmy, zwycięstwo Urugwajczyków nie było dziełem przypadku. Oni generalnie w pierwszej połowie XX wieku byli mocni. Swój sukces powtórzyli dokładnie 20 lat później w Brazylii. W 1966 roku, 30 lipca, też mieliśmy finał Mistrzostw Świata. Znów wygrali gospodarze. Na londyńskim Wembley Anglia pokonała RFN też 4-2. A wyjątkowość tego finału polegała na tym, że był to pierwszy finał transmitowany przez telewizję. Dziś bez tego medium ciężko sobie finały wyobrazić. Ostatni mecz mundialu w RPA w całości obejrzało przed telewizorami aż 500 000 osób. No, byliście w tym licznym gronie? Ja pamiętam, byłem. To skoro przy sporcie już jesteśmy, dołóżmy do tego szczyptę polityki i mamy dwa ważne wydarzenia. Jak wiadomo, Polskę i ZSRR po II wojnie światowej łączyły przyjaźń i braterstwo. Rządy tak, no bo społeczeństwa trochę mniej. No to jedziemy. W 1976 roku w meczu finałowym podczas Olimpiady w Montrealu polscy siatkarze pokonali reprezentację ZSRR 3-2. Dokładnie 4 lata później, w ramach Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, złoty medal w skoku o tyczce zdobył Władysław Kozakiewicz, ustanawiając przy tym rekord świata w tej dyscyplinie. No i uciszając nieprzychylną mu radziecką publiczność, która buczała, gdy skakał. Uciszając słynnym gestem Kozakiewicza, który wtedy też przeszedł do historii. O tych wydarzeniach, no może z wyjątkiem gestu Kozakiewicza, na falach polskiego radia mogli usłyszeć nasi rodacy od Kazachstanu aż po Amerykę Północną. A to dzięki oddanemu do użytku w 1974 roku radiowemu centrum nadawczemu w podpłockim Konstantynowie. Wspominaliśmy o nim już kiedyś. Dodajmy tylko, od swojego powstania aż do nieszczęśliwego upadku z 1991 roku maszt, będący zasadniczą częścią centrum, był najwyższą stworzoną przez człowieka konstrukcją na świecie. Miał ponad 646 metrów. Sam wjazd na jego szczyt zajmował około pół godziny. No to jeszcze na deser. Choć dla wielu to często główne danie. Wielu historyków uważa 30 lipca 1894 roku za dzień wynalezienia przez braci Kellogg płatków kukurydzianych, czyli cornflakesów. I miało to się stać przez przypadek. Jako pracownicy szpitala i centrum SPA przygotowywali same zdrowe posiłki. No i ponoć tego dnia, gdy gotowali ziarna zboża, zostali zawołani do innej pracy, woda wyparowała i w garnku została twarda masa. Bracia przepuścili ją przez specjalną rolkę, miał powstać placek. Powstały płatki. Kellogowie upiekli te płatki, no i smacznego. Michał Sobkowski, do jutra. Dobra.